Kempingowanie na dziko w Grecji. Czy można, czy nie można? Że tu jest tyle kamperów. Wszyscy ludzie kempingowali. Karać mandatem. To jom, najlepiej zachowany. Co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego tu tyle kamperów jest? Myślicie, że stoimy na kempingu? To nie jest kamping. To jest normalna, dzika miejscówka w Grecji. Co sprawiło, że tu jest tyle kamperów? Dlaczego to miejsce stało się tak popularne? Cześć, witamy Was z tego, jak widać, bardzo popularnego miejsca. Wczoraj przyjechaliśmy wieczorem i nas ogarnęło kompletne zdziwienie. Po prostu ledwo znaleźliśmy jedną dziurkę między krzakami, żeby zaparkować. No i tak naprawdę nie wiemy, o co tutaj chodzi, dlaczego tyle ludzi tutaj przyjechało. Oprócz tego, że było tutaj bardzo dużo kamperów wczoraj wieczorem, to zaskoczył nas też fakt, że po prostu ci wszyscy ludzie kempingowali. Były porozstawiane stoliki, krzesełka, pozapalane światełka, siedzieli sobie w grupach. No jak wiecie, i my wiemy też, teoretycznie takie kempingowanie w Grecji jest niedozwolone. Nawet w sumie spanie w samochodzie jest niedozwolone. Oczywiście my robimy to cały czas, jak wielu innych ludzi, ale staramy się to robić tak dyskretnie. No i tak też to w sumie wyglądało na wszystkich miejscówkach, a tu po prostu no ciężko powiedzieć, żeby była jakakolwiek dyskrecja zachowana. No to pewnie zastanawiacie się, jak to jest z tym vanlife'owaniem, kempingowaniem w Grecji na dziko. No bo tak jak już wspomniałam, teoretycznie nie można, a jak to wygląda w praktyce? No w praktyce po prostu nie mieliśmy do czynienia jeszcze z policją, nigdzie nas nie przeganiali. Czasami widzieliśmy jakieś komentarze na Park4Night, że na pewnych miejscówkach ludzie dostawali mandaty, nie wiem, po 300 euro na przykład. No staraliśmy się w takich miejscach nie stawać, aczkolwiek też mamy pewną teorię, czy to na przykład niemiejscowi stawiają takie komentarze, żeby po prostu nie było spędu kamperów. W ten sposób sobie mogą na przykład odstraszać ludzi. Ja mam również swoją teorię taką, że ludzie po prostu czasami przeginają, wiecie, no widzieliśmy w wielu miejscach rozstawione markizy, stoliki, krzesła, jakieś baniaki się turlały, no cuda nie widzę, no i wydaje mi się, że wtedy no policja nie ma innego wyjścia, jak takich osobników ukarać mandatem. No tu to miejsce jest takie odseparowane, troszeczkę jest oddalone, znaczy jest blisko plaży, no ale jest taki lasek, wygląda to jak kemping, jest w pobliżu restauracja i może właśnie ten teren może jest prywatny, może nie wiem, dlatego nie przyjeżdża tu policja. No nie wiem, ale jeszcze tak się zastanawiam właściwie, dlaczego tutaj tych kamperów tyle jest. Jest tu piękna plaża Waltaki i jest jeden obiekt, który my również przyjechaliśmy zobaczyć, więc może... Może dlatego. Dlatego tyle ludzi przyjeżdża. Mamy jeszcze jedną teorię. Otóż na okolicznych plażach, gdzie są równie piękne miejscówki, być może nawet piękniejsze niż ta, ale jest dużo komentarzy, że zdarzają się tam kradzieże. Podobno są wydmy i zostawia się kampera przed wydmą. Jak się pójdzie na plażę za wydmę, no to 10 minut wystarczy, żeby kampera okraść. Nie wiem, nie spotkaliśmy nikogo, komu by się to przydarzyło. Czytaliśmy, tak jak mówię, tylko w komentarzach. Nie wiem, czy to jest taki właśnie odstraszacz, bo my tam nie pojechaliśmy na przykład i pewnie wielu ludzi też nie pojechało, no bo... A co, myślisz, że to miejscowi piszą? Nie wiem. A może naprawdę kradną, bo tam okolica taka była trochę szemrana, dużo plantacji, trochę większe miasteczka, więc wiadomo, większy spęd ludzi, większa przestępczość. Korzystając z okazji, że wszyscy mają krzesła przed vanami, to mamy i my. Stolika już mi się nie chce rozkładać, więc kawusie wypijemy na naszym krzesełku. Nie opłaca się, bo zaraz idziemy eksplorować okolice. Dokładnie. Wiecie, już nie robimy takiego hardkoru jak tutaj nasz sąsiad, że i pranko i w ogóle takie rzeczy. Aczkolwiek powoli nam się tu zaczyna wszystko klarować, dlaczego tu jest tyle ludzi. Ponieważ już zobaczyliśmy, że jest i prysznic, dostęp do wody i restauracja. Także no, powoli widać, że miejscówka staje się idealna. Smacznego, kochanie. Greckie bułeczki. No. Mają coś w środku, czy tylko takie migdały na wierzchu? Nie, normalna drożdżówka z... Tu, tak? Tak. Tam jest moja. To już miałem marzenie, że może tam jakaś czekoladka jest. Słodziutka. Za tą atrakcję. Co?
Podsumowując więc to kempingowanie na dziko w Grecji. Czy można, czy nie można? Otóż i można, i nie można. Nie można zgodnie z prawem, ale rzeczywistość jest taka, że wszyscy kempingują, a policja wychodzi na to, przymyka oczy po prostu. My z policją nie mieliśmy jeszcze do czynienia. No nie, no ale to trzeba wziąć pod uwagę, że każdy robi to na własną odpowiedzialność i taka sytuacja może się zdarzyć. Nam na razie się nie zdarzyła, ale niewykluczone, że się zdarzy. Podobno policja jest bardzo fajna w Grecji, bo najpierw zanim wlepi mandat, to poucza, a jeżeli ktoś się do tego nie zastosuje, to wtedy wlepia mandat. Chyba, że ktoś już naprawdę przesadzi, no to ale... wtedy może mandat być od razu. Tak, ale ja nie będę tego sprawdzał. Lubię im powiedzieć dzień dobry i na tym niech się kończy. Ogólnie zasady są takie, żeby oczywiście zostawiać po sobie miejsce czyste, w niezmienionym stanie, nie robić dużo hałasu, nie być zbyt bezczelnym, nie przeszkadzać lokalsom. Okay. I myślę, że wtedy będzie dobrze. I dla lokalsów, i dla nas. A my zmierzamy już do tego obiektu, dla którego tu przyjechaliśmy. Matko Bosko, co to się będzie działo? Oto i on, najlepiej zachowany i wyeksponowany podobno na świecie wrak Dimitrius. Nie ma słońca, ale trzeba nosić okulary, bo to niebo spowite saharyjskim pyłem strasznie razi w oczy. Jest ciepło, 26 stopni, no ale słonka nie widać. Za to wrak wygląda pięknie w tej mgle. Dimitrios został wybudowany w 1950 roku. No i jedne źródła mówią, że w Polsce, drugie źródła mówią, że w Danii. Jego pierwotna nazwa to była Kindholm, więc raczej skłaniałabym się ku temu, że został wybudowany w Danii. Był to statek towarowy, który pływał po Morzu Śródziemnym, przewoził m.in. stal i cement. A Monika mi właśnie powiedziała, że drewno też woził. Tak jak jest wiele teorii na temat kempingowania na dziko w Grecji, tak jest wiele teorii, skąd ten wrak się tutaj wziął. Pierwsza jest to taka trochę szemrana historia, że po prostu przemycane były papierosy, tytoń tym statkiem z Turcji do Włoch. No i załoga, żeby ukryć dowody, podpaliła statek i po prostu go porzuciła. Druga teoria, trochę bardziej realistyczna i wydaje mi się bardziej wiarygodna, jest taka, że kapitan źle się poczuł na tym statku i po prostu wpłynął on do portu w Gatio. Kapitan trafił do szpitala, a statek niestety pozostał w porcie. Prawdopodobnie ze względów finansowych właściciel go po prostu porzucił. Załoga już nigdy na pokład tego statku nie wróciła. No i co zrobił port? Zagrażał on bezpieczeństwu innych statków, więc wyprowadzili go na pełne morze, zakotwiczyli i tak sobie stał, dopóki nie przyszedł pierwszy mocniejszy sztorm i zepchnął go na tą mieliznę przy tej pięknej plaży. I tak sobie stoi do dziś. Paweł zapomniał dodać, że stoi tutaj już od 1981 roku, także troszkę czasu, troszkę już tu stoi, ząb czasu się na nim odcisnął, rdza go zżera jak Mercedesa Sprintera. Muszę powiedzieć, że jak się podchodzi do niego blisko, to dopiero robi wrażenie. Bo z daleka to taki malutki się wydawał, nie? No dokładnie, z bliska teraz jest ogromny. Wow. Oczywiście greckie graffiti. Musi yeah. być wszędzie. Zobacz jak tam w środku fajnie. Wow. No, teraz widać, kto robi greckie graffiti. Niemcy. Rodzinnie spędzają czas przy piwku i przy malowaniu. Dobra, lecimy powolutku stąd. Wrak Dimitrios dosyć duże wrażenie na nas zrobił. Miejscówka też. Dzisiaj już, jak widzicie, się troszeczkę uluźniło. Więcej osobówek niż więcej kamperów. Więcej osobówek, dokładnie. No ale właśnie przez to, że jest więcej osobówek, zrobił się taki trochę ruch, bo podjeżdżają, odjeżdżają, więc no my jedziemy szukać Zaglądają nam dalej. W okna do domu przez drzwi po prostu. Nie możemy tego zdzierżyć. No. Zakłócają naszą prywatność, także uciekamy stąd.
Zapomniałem kratek. Kratki. Dobra rzecz, powiem wam szczerze. Dobrze, że to mamy. Kabina tak troszeczkę się wentyluje dzięki temu. Już to mogłaś mi podać, Monia, wiesz? Nie mogłam, bo trzymam kamerę. Przecież ja jestem operatorem, a ty reżyserem. Dojechaliśmy na kolejną piękną miejscówkę. Jesteśmy za miejscowością Gitio. Jest to największe i najważniejsze miasto półwyspu Mani. Zatrzymaliśmy się tam na chwilę. Piękne, wąskie uliczki, kolorowe domki, ładny port. Wydaje mi się, że jak się podróżuje w tych okolicach, to warto zajrzeć do tego miasta. My jesteśmy na pierwszej plaży, zaraz za tym miasteczkiem. No, niestety na tej plaży jest ewidentny znak z zakazem kempingowania. No, pierwszy raz widzę w Grecji taki znak. Kamper przekreślony i nawet z boku namiot przekreślony. Także, no, nie wiem, czy to zostaniemy na noc. Trochę się obawiam, czy nam policja nie wlepi mandatu. Na razie sobie stoimy. Monika chyba coś tam zaczyna pichcić, bo dzisiaj środa, także gotujemy. Mamy dla was fajny przepis. Zanim zaczniemy gotować, to krótko powiem wam o naszej toalecie, którą ostatnio prezentowaliśmy, bo było dużo pytań na ten temat. Otóż tak, starcza nam na 2-3 dni, to znaczy no herbatka, no to wiadomo, na 2 dni, bo pojemnik jest 5-litrowy, ale też nie zawsze, nie cały dzień siedzimy w wannie, często gdzieś tam jest herbatka na mieście i tak dalej, zwiedzanie. No ciasteczka, no przeważnie robimy w wannie. Starcza nam pojemnik też 5, chyba 5,5 litra, starcza nam to na 3 dni mniej więcej. W ogóle nie śmierdzi, także na razie chyba nawet nie będziemy montować tego wentylatora, bo nie ma takiej potrzeby po prostu. Mieliśmy mieszane uczucia, tak jak większość ludzi, z którymi rozmawiamy i którzy używają tego typu toalet. Też na początku zastanawiali się, jak to będzie wyglądało, no ale w tym momencie muszę powiedzieć, że bardzo jesteśmy zadowoleni. Mamy tylko jedną obawę. Czy ktoś jeszcze do nas wpadnie na herbatkę i ciasteczka? Jeśli nie, to może na spaghetti, które dzisiaj będziemy robić. Wspomniałam jeszcze o jednym. Do zasypywania ciasteczek używamy kompostu, który wam ostatnio pokazywaliśmy. I może to jest właśnie przyczyną tego, że nie śmierdzi, bo niektórzy zasypują to właśnie takimi drewnianymi wiórkami. Używamy worków biodegradowalnych, czyli kompost, worki, można spokojnie zakopać to w lesie czy gdziekolwiek i po prostu no, to ulegnie rozkładowi. Także żadna chemia. Do spłukiwania jest zwyczajna woda z octem. Do mycia pojemnika, płukania pojemnika po herbatce też używa się wody z octem. Także wszystko biologiczne, naturalne. A że dzisiaj jest gastrośroda, jak to niektórzy nazywają. No i nie ma słońca, bo mamy takie przymdlone niebo. Jakaś chyba znowu przyszła kalima, trochę lżejsza. Ale no niestety, słonka nie ma. No to gotujemy. Monia, co to jest takie czarne? To jest makaron. To jest taki spaghetti. Będzie spaghetti z krewetkami. Ja już sobie wrzucę ten makaron, bo woda mi się gotuje, więc nie marnujmy gazu. Jak się zastanawiacie, dlaczego makaron jest czarny, to jest po prostu z dodatkiem tego atramentu z kałamarnicy. Także też to nie jest jakiś tam sztuczny barwnik. No, a ja bardzo lubię czarny makaron właśnie do takiego sosu z krewetek ze śmietanką, który będzie biały i będzie to fajnie kontrastowało. Zobaczymy. Już tak nie zachwalaj, bo jeszcze nie zrobiłaś. Wizualnie będzie ładnie. Okej. Okay. No ja oczywiście żartuję. Monika już nie raz robiła to danie i po prostu jest przepyszne. Ja już się nie mogę doczekać. Do sosu nie potrzebujemy wielu składników. Jedna cebulka, kilka ząbków czosnku, no i krewetki. My mamy tu akurat 400 gram, więc no jest tak 5 ząbków czosnku i ta jedna cebula. Trochę masła, trochę oliwy z oliwek, śmietanka i chili. Można dodać świeżej papryczki chili, a ja mam taką w słoiczku. Taki przecier po prostu. W ogóle go nie widać w tym garku. Tak. Dawno już krewetek nie jedliśmy, a dzisiaj przechadzając się właśnie tam po Gitio w okolicach portu,
Czuliśmy wszędzie zapach owoców morza, smażonej rybki i po prostu tak nam się zachciało, że stwierdziliśmy, że sobie zrobimy sami, no bo to nie była pora obiadowa, więc nie był czas na posiłek jeszcze wtedy, więc będzie gotowanie w wanie. Nika, śmiecisz. Małą deseczkę. Chyba sobie za małą. Mamy dużo. No właśnie, zamienię chyba na dużą. No. Od razu lepiej. No widzisz, jaka ty jesteś magiczna dziewczyna. Z palca nie przytnij. Taki ostry. Monika wspominała, że przyszła znowu kalima. No ale powiem wam szczerze, że mimo tego, że to niebo już od dwóch dni jest takie zamglone, słabo widać słońce, prawie go nie widać, to i tak się ładują baterie. Także panele dają radę. Normalnie używamy prądu do ogrzewania wody. Nie używamy gazu, także to też jest dobra rzecz. Wstawiam patelnię. Mhm. Dużo oliwy nalać? Ja naleję. Dobra, ja naleję, troszkę naleję. Dobra, tak z 4 łyżki. W ogóle tą oliwę tą dostaliśmy od Agnieszki i Daniela, u których spędziliśmy kilka dni, pamiętacie, w tym sadzie z pomarańczy. Oliwa jest prosto z Krety, bo oni wcześniej mieszkali na Krecie, także Daniel, Agnieszka, dzięki wielkie za oliwę. Jest przepyszna po prostu. Jest kozacka. Taka prawdziwa. Będziemy musieli jeszcze sobie zrobić jakieś zapasy. Widziałam, że tu jest mnóstwo przy tych sadach oliwnych takich przetwórni oliwy. Tak, małych. Tłoczarni chyba, tłoczarni, nie? Tak. Czy wytłaczarni, nie wiem jak to nazwać. To jest coś tam, będziemy musieli kupić parę litrów. Podobno oliwa ma być droga, ponieważ jest no, kiepska pogoda, mało deszczu i mogą być słabe zbiory. Ale mamy nadzieję, że nie będzie aż tak źle, bo my uwielbiamy oliwę. Uwielbiamy. Uwielbiamy. Już głodny jestem, język mi się pączy. Paweł wlał już tu 4 łyżki oliwy. Ja jeszcze dodam łyżkę masła. Powiedzmy, że to były 4 łyżki. I na to wszystko wrzucam posiekaną cebulę i czosnek. Dlatego dodam tak jeszcze 3/4 łyżeczki chili. Nie, możesz więcej. To nie jest aż takie ostre, ja to próbowałem. Tak? Mhm. No to dodam trochę tym. To już wedle upodobań po prostu. Spróbujemy makaron. Ja zawsze gotuję na oko. Na smaka. Na smaka. Na oko. Jak dobrze leży na oku, to znaczy, że jest dobry. Jak się przykleja... Nie, jak się przykleja do oka, to jest już rozgotowany. Także musi spadać. Jest dobry, trzeba odlać. Makaron oczywiście odlewamy zawsze na dworzu, nie do zlewu, bo podobno się zapycha zbiornik na szarą wodę. Cebulka się już trochę podsmażyła, więc wrzucam krewetki teraz na to wszystko. Ledwo wyszedł na dwór, tylko odlać makaron i już zaciapał koszulkę. No słuchajcie, normalnie te tutaj drzewka z tymi, nie wiem co to jest, to nie jest choinka, ale takie dziwne, mają takie jakby igiełki. Taka sosenka. I wszystko jest pokryte kurzem z tej chyba kalimy i wilgotne są od morza i dotknąłem tylko trochę i mamy tragedię. Biała koszulka zrobiła się w ciapki. Także ta kalima mnie zaczyna ciapek denerwować. Ciapek jesteś. Jestem ciapek. Dokładnie. Do tego dodam teraz natki pietruszki. Ja mam niestety mrożoną, ale... Dlaczego niestety? Że ona dobrze. No lepsza jest świeża, ale są te pęczki takie duże, że zawsze po prostu ją siekam i mrożę. Mamy oczywiście mini zamrażalnik. Krewetki podsmażamy dosłownie tylko chwilę, żeby nie były za długo, bo będą niedobre, żelaste jakieś takie. Gumiaste. Gumiaste. Krewetka mało ma żyły. Więc okay. Doprawiam śmietanką. Cały ten pojemniczek? Nie, ja tu miałam połowę. A ile tam jest?
200 gram, czyli 100 gram śmietanki. Można mniej, można w ogóle nie dodawać, jeżeli ktoś nie lubi. Pieprz i sól do smaku. Dziwnie wygląda ten makaron, tak mało apetycznie jakoś. Próba generalna, tak? Jeszcze można posypać żółtym serem. Można posypać parmezanem, my mamy akurat jakiś taki wiórkowaty. Grecki ser wiórkowaty. Super są, idealne. Na ostrość. Czosnek czuć idealnie. Śmietankę. Bardzo dobre. A makaron normalny. Nie? Nie czuć jakiegoś smaku. Spaghetti przepyszne, polecamy. Przepis oczywiście będzie pod filmem. No, my się stąd będziemy jednak zabierali, ponieważ czytaliśmy komentarze na Park Fortnite, że przyjeżdża tu policja, bo są bardzo niemili sąsiedzi i kablują, że stoją kampery, że oni chcą mieć tutaj wolne miejsce przy plaży. No, plaża jest długa, kamperów nie widać, więc o czymś to świadczy. Jest tak, jak Paweł mówi, pewnie się gdzieś przemieścimy, ale z Wami już będziemy się żegnać. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę, jak Wam się podobało. A kto nas nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. Trzymajcie się, widzimy się za kilka dni. Hej! Hej! Witajcie. Nie tak. O tym zapomniałaś powiedzieć. Już to powiedziałam. Tak? Tak. Mamy jeszcze jedną teorię. Nie no. Ale poczekaj, no bo muszę... Nie wiem, co mam powiedzieć. No. Nie pstryknij, kurde.